Tak jak powiedziałem, to nie są łatwe decyzje i to, czego nie zdążyliśmy powiedzieć po całym meczu, to na pewno nie były decyzje takie pochopne, jak kibice troszeczkę to odebrali, że gorące głowy. To była decyzja bardzo przemyślana, która, no, jak teraz można powiedzieć, ona już rodziła się w naszych głowach wcześniej. Były momenty, gdzie my byliśmy niezadowoleni przede wszystkim, to chyba myślę główny powód, to zarządzanie drużyną i zarządzanie zasobami ludzkimi, tak bym to ogólnie powiedział. Natomiast my robiliśmy wszystko właśnie, tak jak kibice tego oczekiwali, żeby jak najdłużej praca jednego trenera trwała. I kilka razy schodziliśmy z tej drogi zmian. Natomiast no to, jak ostatnio wyglądaliśmy, jak wygląda była drużyna i jej gra w ostatnich przede wszystkim trzech meczach, no i w tym ostatnim, który, jak to się mówi, przelał troszeczkę tą czarę goryczy, nastąpiła zmiana. Ona była gwałtowna, no ale inaczej być nie mogło. Natomiast zapewniam wszystkich, że ona jest poparta wieloma rozmowami, analizami i naprawdę jest przemyślana. I oczywiście nie jest tak, że było mega tragicznie i kompletnie wszystko beznadziejnie, bo cały czas walczyliśmy, głównie dzięki GKS-owi Katowice, ale cały czas walczyliśmy o to drugie miejsce i to był ten cel nadrzędny i też dlatego wcześniej nie zrobiliśmy tej zmiany. Dziękuję. Teraz istnieje możliwość zadania pytania, czy to prezesowi, czy to trenerowi, także proszę bardzo. Panie prezesie, czy to znaczy, że jeżeli by tej szansy, powiedzmy, matematycznej w cudzysłowie nie było już prędzej, to do tej zmiany by doszło szybciej, tak? Znaczy, no, nie ma co gdybać, czy by doszło, no bo do niej nie doszło, czyli z jakiegoś powodu powstrzymywaliśmy się z tą decyzją. Być może by tak było, ale to naprawdę trudno jest tak wprost na to odpowiedzieć. Jak zareagował na tą decyzję? Czy było to dla niego szokiem, czy jednak spodziewał się, że to może tak się skończyć? Znaczy, oczywiście, jakby tutaj już nie dziękuję trenerowi za pracę, nie dziękuję. Dziękuję jak najbardziej, natomiast no, nie robię tego oficjalnie, bo zrobiliśmy to zaraz po meczu. Tu muszę powiedzieć dla opinii publicznej, że no, trener zachował się mega, mega z klasą. To była no, fajna rozmowa, znaczy fajna o tyle, że z wielką klasą, natomiast wiadomo, że dla niego nieprzyjemna. Trudno mi gdybać, czy był zaskoczony, czy nie był zaskoczony, natomiast przyjął ją jakby z pełnym zrozumieniem. Jeżeli można, Wojciech Wybielka, Red Bull Medytel, do pana trenera Kowalskiego pytanie, bo pierwsza rzecz, która taki przyszła na myśl, kiedy pojawiło się pana nazwisko, że pojawia się nie pierwszy raz. To, z tego co mi wiadomo, nie pierwszy raz był pan przymierzany do objęcia kończanki. Jest pan też osobą z Legionu, więc czy nie było trochę tak, że byliście trochę ze sobą na chmielniczankę skazani, że do tej pracy prędzej czy później musi dojść? Wydaje mi się, że fakt, który został ogłoszony w sobotę, a dzisiaj potwierdzony, powinien o tym świadczyć. Ja jestem trenerem z zawodu chomielniczanka od pewnego czasu, już dłuższego idzie w dobrym kierunku i moja obecność tutaj w końcu, jakby to powiedzieć, stała się faktem. Rozmawialiśmy już kilkukrotnie, ale zawsze czegoś zabrakło, albo decyzja, albo po prostu ja otrzymywałem wcześniej jakieś inne propozycje. Dzisiaj cieszę się z tego faktu, który nastąpił, że stałem się trenerem Chojniczanki, klubu, który znalazł się być może w trudnym momencie, ale mam nadzieję, że moją tą krótkoterminową pracą dobijemy do finiszu i ta praca trenera Noconia, którą bardzo szanuję i to trenerowi powiedziałem w poniedziałek, w sobotę w rozmowie telefonicznej, zostanie skończona ogromnym sukcesem i jego wkład w ten sukces będzie pewnie większy niż mój, ale no taka jest kolej rzeczy. Ja jestem tu dzisiaj, trenera nie ma i wszystko to, co trener zostawił dobrego i pewnie mniej dobrego, biorę na siebie i postaram się już od pierwszego treningu i od pierwszych rozmów z piłkarzami to pozmieniać. No właśnie tutaj przy tego typu zmianach, szczególnie na tak blisko finiszu rozgrywek,
Zawsze pojawia się to samo pytanie, jak oni będą oryginalne. Co przez tak krótki czas można zmienić, poprawić? Na co Pan będzie kładł nacisk? Znaczy, no, zaczniemy od pierwszego treningu i potem będziemy te moje pomysły, jakby to powiedzieć, powielać bądź zmieniać cały czas, patrząc, jak reaguje na to drużyna. Ja uważam zespół Chojniczanki za bardzo dobry, zespół, fajnie ułożony. W ofensywie jest to według mnie najlepsza drużyna tej ligi i w tym kierunku będziemy starali się pójść. Dwa mecze postaramy się wykorzystać do tego, żeby jeszcze skorzystać z tej realnej szansy zajęcia drugiego miejsca, ale także przygotujemy się na wariant B, czyli tego pierwszego meczu barażowego, który się tu odbędzie i wydaje mi się, jestem o tym przekonany, że zbyt wiele zmian, nie wiem, rotacji i jakieś, nie wiem, zmiany filozofii w ogóle gry bym się nie spodziewał, bo wydaje mi się, że mógłbym tej drużynie bardziej zaszkodzić niż pomóc, dlatego postaram się swoją osobą skromną, ale jednak bardzo pozytywną wprowadzić troszeczkę nowego, świeżego powietrza na tym finiszu rozgrywek. Pan się trochę przyskiznął, bo ja chciałbym na chwilę się zatrzymać na temat tego właśnie celu, na te od 2 do 4 meczów, bo to tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Nie będę pytał o cel, no bo wiadomo, że chodzi o 6 punktów, ale czy o te 6 punktów będziecie właśnie walczyć z myślą o to, żeby nie stracić trzeciego miejsca, które wiadomo, jakie przywileje daje w kontekście barażach, czy jednak liczy się gdzieś tam jeszcze ta nadzieja na to drugie miejsce, że ten w cudzysłowie GKS Katowice będzie tym GKS Katowice na przykład po poprzedniego sezonu i coś tam jeszcze zgubi na końcu. Znaczy walka o trzecie miejsce, zdobywając 6 punktów, łączy się z tym, że będziemy też walczyć o to, że jeszcze są realne szanse na zajęcie drugiej pozycji. Pytanie o sztab. Nie wiem, który z Panów powie, bo była najpierw informacja, że się nic nie zmienia dzisiaj, o tym, że trener Pozowski dołączył. Jak to będzie ostatecznie wyglądało? Generalnie tak jak powiedziałeś, nic się nie zmienia, dołączył trener Pozowski. Czyli jakby jest dudo i dokładka, tak? Bo odpowiadając na to pytanie wcześniej, to pewnie ty miałeś też na myśli, czy będą jakieś zmiany, że ktoś będzie jeszcze odchodził i będą przychodzili nowi ludzie, dlatego odpowiedź była, że tych zmian nie będzie. Natomiast tutaj trener ceni sobie pracę pana Pozorskiego i jest taka wola i klubu, i przede wszystkim trenera, i dlatego taka decyzja. Co z kontraktem? Bo z moich informacji, które do tej pory uzyskiwałem, to jest kontrakt podpisany do końca przyszłego sezonu z opcją przedłużenia rok w przypadku awansu właśnie w tym przyszłym sezonie. Kontrakt będzie podpisany do końca następnego sezonu z możliwością, jeżeli nie będzie awansu, a jeżeli będzie awans w następnym sezonie, to będzie przedłużony o następny rok. Lub w przypadku, kiedy awans nastąpi w tym sezonie, kontrakt będzie przedłużony o 2 lata. Dobrze. To tego nie było, ale trochę pomieszam teraz kolejność i zadam pytanie, które powinno być wcześniej. Dlaczego wybór padł, to pytanie do prezesa, akurat na siedzącego pana Tomasza Kowarskiego? Znaczy, czemu wybór na to na Tomasza Kowarskiego? To jak już tutaj wcześniej było powiedziane, no my ten kontakt mieliśmy wcześniej kilka razy. Kilka razy przymierzaliśmy się do zatrudnienia trenera z różnych powodów. Ostatnio z powodów osobistych choroby trenera do tego nie doszło. No i tak jak powiedziałeś, byliśmy jakby na tą, w cudzysłowie oczywiście, byliśmy skazani na tą współpracę. No i po prostu to stało się naturalne, że po tylu razach naszych rozmów musiał nastąpić wreszcie ten moment. Pamiętam, że jeszcze pytam go o taką najbliższą przyszłość, no bo pana debiut przypadnie na mecz z rezerwami Lecha Poznań. No, spodziewam się tego, że pojedziemy tam po pełną pulę punktów i zrobimy wszystko, żeby te 3 punkty przywieźć. Już jeden z asystentów w sobotę był obserwować Lech drugi. Będziemy po bardzo dobrej analizie i pewnie w pewnej części tego mikrocyklu będziemy też na to zwracać uwagę, ale no, głównie będziemy zwracać uwagę na to, czy ja będę zwracał uwagę na to, jak reagują piłkarze, co mają do zaproponowania i w jakiej są dyspozycji takiej typowo sportowej. Bardziej będziemy koncentrować się nad swoimi zadaniami, swoją grą i oby ta przyszła kolejka przedłużyła szansę na bezpośredni awans, bo taki jest, jakby to powiedzieć, ten cel bieżący. Ja myślę, trenera.
taką ironią losu jest to, że po raz ostatni pan trener siedział na ławce właśnie w Chojnicy, tak? W Sandecji przegrał pan jeden do dwóch z Chojniczanką trenera z Mułki i po tym spotkaniu chyba dwa czy trzy dni pojawiła się informacja, że odchodzi pan z Sandecji. Teraz przez prawie rok czasu nie było pana na tej karuzeli trenerskiej, teraz będę nią wracał. Też w ogólnoludzkich mediach pojawiało się, co pan w tym czasie robił. Teraz takie pytanko, w którym zawodzie pan czuł się lepiej? W zawodzie trenera czy w zawodzie kierowcy? No, dobrze się czułem w jednym i w drugim zawodzie, bo uważam, że w życiu jest najważniejsze nastawienie. Jeśli się dobrze człowiek nastawi, to może wykonywać różne rzeczy. Faktycznie paradoks i na to mi nawet wczoraj zwróciła uwagę córka jest taki, że ostatnim moim meczem przed tym pierwszym sobotnim był mecz w Chojnicach, na którym ona nawet była. To był mój ostatni mecz i kończył jakiś tam epizod dwuletniej pracy w Nowym Sączu. Teraz zanosiło się na to, że przez 20 lat mojej pracy sezon 2020-2021 byłby pierwszym sezonem, w którym nie pracuję, ale na szczęście do tego nie doszło i mam nadzieję, że w sobotę zaczniemy od zwycięstwa, od mojego pierwszego zwycięstwa w debiucie. Taką pracę w Chojnicach, na jaką liczy zarząd, kibice, no i do jakiej zobligowałem się ja, bo no, rozmowy z Chojniczanką trwały dużo, przegadaliśmy bardzo dużo wątków. Mam nadzieję, że prezes z zarządem poznali mnie jako człowieka i cieszę się, że w tak trudnej chwili zaufali mi, zaufali człowiekowi, który no, nie miał łatwo, miał pod górkę, żeby tu w końcu trafić, ale no, cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że teraz z tej górki będziemy po prostu bardziej zjeżdżać niż podjeżdżać i będziemy się cieszyć wspólnymi zwycięstwami, ale też będziemy umieli bardzo konstruktywnie i sensownie przegadać i przeanalizować każdą porażkę. Też pan jako trener innych klubów, może nie wiem, jak to mam, kilka razy pan wiedział, jak by Chojniczankę ograć, tak? Które między innymi pamiętne 6-1 z Bytowią, czy 2-1 z Lotą, gdzie tam by zszedł Arek Reca, że w końcu dobrze znamy. A czy teraz pan wie, jakby tą Chojniczankę właśnie umieścić właśnie na wyżyny tych umiejętności, tych chłopaków, którzy no, po tym 0-3 z GKS-em podejrzewam, że ta mentalność w szatni troszeczkę siadła, tak? Bo jednak był ten moment, gdzie ten GKS się udało przeskoczyć, teraz znowu to my jesteśmy jakby tym króliczkiem, który goni. No zgadza się, tylko z jednej strony my gonimy, ale z drugiej strony też uciekamy, bo Wigry, Suwałki są blisko, na pewno pozycja sama w sobie trzecia nie jest jakąś pozycją prestiżową, ale dającą możliwość gry przy zwycięstwie pierwszego barażu, drugiego barażu u siebie i ja uważam, że jeszcze nie wiem, czy drużyna Chojniczanki jest w jakimkolwiek dołku, czy po prostu no, nastąpiła zmiana trenera, która według zarządu się należała i zobaczyć się na treningu i będę codziennie obserwował tych piłkarzy i będę zastanawiał się, czy im pomóc, żeby mogli grać na miarę swoich oczekiwań, a tak jak powiedziałem już raz, to powiem to jeszcze raz, jest to zespół, który ma bardzo dużo jakości i mam nadzieję, że przy tej jakości charakter, który może nie został aż tak do końca wyzwolony, wróci i ta konsolidacja zespołu w ostatnich meczach będzie na najwyższym poziomie i pozwoli dotrzeć do celu, jakim jest awans do Fortuna pierwszej ligi. Zdradził pan, że w sobotę rozmowę pan telefon się zadałem na co nim. Czy coś więcej od tego, co pan już powiedział, może pan zdradzić z tej rozmowy? No była to moja pierwsza rozmowa z trenerem. Bardzo duży szacunek i duża klasa trenera, który rozmawiał ze swoim następcą o wielu tematach i o tym, o swojej pracy, o swoich jakichś tam przemyśleniach. Oczywiście ten telefon mój polegał na tym, żeby wesprzeć trenera w trudnej chwili, a nie wypytywać o różne trudne tematy, bo bardziej chciałem trenerowi pomóc i podkreślić moją osobistą, jakby to powiedzieć, zasługę ku temu, co robił i w jakim miejscu zostawił Chojniczankę, którą ja, mam nadzieję, doprowadzę do mety.